Proszę Państwa, teraz o perfumach porozmawiamy. Dzisiaj 4 dzień marca, prawda? Prawda. 4 prawda. Dzień marca, czyli do 8 marca zostały nam 4 dni, ale żeby kupić coś dla swoich wybranek serca, zostało już naprawdę niewiele. Rozwiązaniem dobrym na pewno zawsze są perfumy, tylko z perfumami jest zawsze taki problem, jakie perfumy wybrać. Możemy pójść do łazienki, poszukać jakiejś starej, skończonej butelki i z taką butelką pójść do sklepu, ale to jest rozwiązanie stare, niemodne. Teraz mamy perfume bar. Na czym polega idea perfume bar? Tak naprawdę główną ideą perfume baru polega na tym, żeby dobrać, ubrać klienta w odpowiedni dla niego zapach. Tak naprawdę jak wybieramy się do drogerii, mamy bardzo duży problem z odnalezieniem jakiegokolwiek zapachu dla nas. Wchodzimy, patrzymy, jest multum tego tak naprawdę. Na świecie jest 600 odmian zapachów, gdzie producenci tak naprawdę dobierają nam jeszcze więcej i mamy jeszcze większy mętlik w głowie. Nie każdy sprzedawca potrafi też odpowiednio dobrać taki zapach i właśnie tutaj nasza marka, nasza firma wyszła naprzeciw klientowi i stworzyła tak zwany elektroniczny perfumiarz. Pierwszy na świecie jest taki w ogóle program, który trwał 2 lata. Jego realizacja, gdzie dobieramy dany zapach do danej osobowości. Jest to test taki rozrywkowy, żeby klient tak naprawdę nie czuł się bardzo swobodnie, odpowiadamy na proste pytania, gdzie zaraz psycholog na podstawie odpowiedzi buduje daną osobowość, gdzie perfumiarz dobiera właśnie zapachy odpowiadające jego osobowości. To jest właśnie taki algorytm, który stworzyliśmy w ciągu 2 lat współpracy z psychologami, socjologami oraz oryginalnymi perfumiarzami. Marcin, powiedziałeś, że jest 600 odmian zapachów. Tak. Jakie są rodzaje perfum? Od czego zależy? Jak długo się utrzymuje zapach? To też jest jakiś podział? Bardzo dużo i trzeba tak naprawdę brać to pod uwagę, idąc na kupując jakiś nowy zapach, ponieważ są różne wody od tych, które mają najmniejszą ilość olejków eterycznych, czyli na przykład mgiełki zapachowe, poczynając po wody kolońskie, to jest 3-4% olejków eterycznych. To świadczy wówczas o trwałości danego zapachu na naszym ciele. Później są tak zwane wody toaletowe, które większość producentów tak naprawdę produkuje. No i nie oszukujmy się, cena nie idzie adekwatnie do trwałości danego zapachu. Później mamy tak naprawdę kremy perfumowane, wody perfumowane, perfumy oraz perfumy bardzo stężone, które zawierają tak naprawdę 18-20% olejków, dzięki czemu utrzymują się już bardzo długo. Nasza firma akurat w swojej ofercie ma wody perfumowane, które zawierają od 8-15-18% olejków eterycznych, dzięki czemu mamy pewność, że dany zapach utrzyma się 12 godzin na naszej skórze. Czyli jest trochę łatwiej, ale jest podstawowe łatwiej. Pytanie. Czym należy się kierować przy wyborze perfum? Przede wszystkim jest wiele rzeczy, żeby wziąć to pod uwagę. No, najlepiej tak naprawdę trzeba iść kupować zapach z samego rana, kiedy węch mamy najlepszy, tak naprawdę do godziny 12. Człowiek w ciągu dnia rozpoznaje tylko 3-4 zapachy, więc jeżeli mamy zamknięte pomieszczenie, gdzie pięknie tak naprawdę ładnie pachnie, jeszcze bardziej szybciej nam się mylą te zapachy, więc w tym momencie rozpoznamy 2-3, no to tak naprawdę no nie wiemy tak naprawdę, co kupujemy. Trzeba wiedzieć, po co nam ten zapach. Niestety ludzie idąc tak naprawdę na zakupy nie wiedzą, po co to kupują. I wybieramy wówczas markę, która jest bardzo popularna, albo korzystamy z jakiejkolwiek promocji. Musimy spojrzeć na siebie tego dnia, kiedy wybieramy się na jakiś zapach, wiemy, jaki mamy ubiór, jaki mamy charakter i do tego dobierać. Każdy zapach na inną okazję tak naprawdę. No, tak pokrótce można powiedzieć, jak to trzeba wybierać. Czy to jest dość skomplikowana procedura? Wydawać by się mogło, że trzeba wejść do sklepu, raz, dwa, trzy, to biorę, wychodzę. Niekoniecznie, bo jeżeli faktycznie tutaj właśnie my od tego tak naprawdę jesteśmy, nasza marka, już jak widzimy naszego klienta pierwszy, który do nas wchodzi, już nam się rysuje w głowie, jaki zapach tak naprawdę możemy do niego dobrać. Każdy inny kolor włosów też również się kojarzy z innym zapachem. Kolor blond jest to świeżość, owoce. Kobiety, które mają kolor rudawy lub mężczyźni, to są bardzo ogniste osoby, więc w tym momencie mogą jakiekolwiek być aldehydy, jakiś ciężki, na przykład drzewny zapach. Bruneci, szatyni również to są bardzo osoby słodkie, więc w tym momencie to też jest tam prościej dobrać taki zapach. Tak? My sobie możemy w perfumeriach sami sprawdzać zapachy. Są zawsze takie paski. No i teraz pojawia się pytanie, czy na pasek, czy na skórę? A to w zasadzie jest, bym powiedziała, taka tutaj troszeczkę sprzeczna kwestia, bo to zależy tak naprawdę, czy dany producent, czy dana drogeria chce nas troszeczkę oszukać, czy nie. Bo zdarza się, że paski są po prostu mocniej stężone, jest to pH troszeczkę inny na tym pasku, gdzie ten zapach na pasku potrafi się utrzymać przez 2 dni nawet. A biorąc pod uwagę taką aplikację, gdzie sobie psikniemy na skórę, ten zapach na przykład potrafi po 2 godzinach totalnie się zwietrzyć.
No my mamy blotery o naturalnym pH i tak samo jak na bloterze, tak samo jest ten zapach wyczuwalny na skórze, także tutaj i czasowo, i w intensywności nie ma jako takiej różnicy. No jeżeli chcemy tak naprawdę sprawdzić, jaki jest naturalny zapach danego perfumu, musimy przykazać go w bardzo ukrwione miejsca, czyli za uszami, na nadgarstki, pod kolana, bo w tym momencie krew przepływa bardzo szybko. No, na bloterze, tak jak koleżanka powiedziała, może się utrzymywać. Najważniejsza rzecz, nie psikamy nigdy na ubrania, ponieważ to nie jest nigdy naturalny zapach danego perfumu. To nie będzie wtedy adekwatne, nie? Do trwałości, do jakości perfumu. Trzeba też wziąć, że panu przepraszam. Trzeba też wziąć pod uwagę, że mężczyźni i kobiety całkiem inaczej podchodzą do zapachu. To jest bardzo prosta rzecz. Kobieta jest racjonalnie podchodzi. Ona wie, jaki ma wiek, jaki ma status, wie, jakie zapachy do niej pasują i czego tak naprawdę potrzebuje. Mężczyzna, idąc na zakupy, szukając jakiegokolwiek zapachu, chce się, że tak powiem, upodobnić. Mężczyźni to są wieczni marzyciele, tak. I gdzieś tam jakieś takie autorytety z dzieciństwa, nie wiem, znany sportowiec albo bohater filmowy. Takie zapachy u mężczyzn się kreują też w głowie. I na przykład często jest tak, że bardzo stateczny mężczyzna, dobrze ubrany, garniturowy, wybiera takie dość banalne zapachy, które tutaj no, wręcz nie są stworzone ani nie pasują do jego osobowości. Więc tutaj też fajne jest to, że u nas można takie osoby troszeczkę nakierunkować i otworzyć też na inne nuty zapachowe. A czy racjonalność idzie w parze z czasem, jaki poświęcamy na wybór perfum? Powiedziałeś, że kobiety są racjonalne pod względem wyboru perfum. A czasowo też to jest one krócej, tak dłużej, jak to wygląda? Szybko i konkretnie. Tak? Wejdą, wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują i to naprawdę biorą. Bardziej szybciej właśnie, jak obsługujemy kobiety, ta rozmowa jest szybka, konkretna, zdecydowana. Mężczyźni, a tu nie wiem, a może to, a może tamto. Mężczyźni przede wszystkim boją się zapachów bardzo kwiatowych. Jest to coraz modniejsze. W dawnych latach tylko i wyłącznie były bardzo kwiatowe zapachy. To się później pozmieniało i przeszło na płeć kobiecą. Teraz do producenci bardzo dużo mieszają w perfumach męskich, bardzo dużo słodyczy, dużo kwiatów, dużo róży, czego też naprawdę mężczyźni uciekają, bo się tego boją. Okay. To nie jest zbyt męskie tak naprawdę. Dobra, zostawmy to już na boku. Elektroniczny perfumarz, on pomoże nam dobrać odpowiedni zapach dla nas. Tak, jak najbardziej. Na czym to wszystko polega? No polega na tym, że faktycznie po teście tak naprawdę psychologicznym, gdzie klient odpowiada na poszczególne tak naprawdę pytania, wybiera sobie odpowiedź, która w danym momencie by tak naprawdę się zachował, psycholog zbuduje daną taką osobowość, do której perfumiarz dobierze zapachy. Oczywiście my czasami możemy swoje też zapachy zaproponować, jak my widzimy daną osobę w danym zapachu. No, tak pokrótce można powiedzieć, znaczy no, polega ta idea. Okej, okay, no to teraz tak, dla siebie jestem w stanie wybrać, bo przychodzę i sam odpowiadam na te pytania, a jeżeli chcę wybrać dla kogoś? Jak najbardziej, mamy wiele opcji, tak naprawdę też opcja na prezent. Jest to tak samo, ten sam typ, jakbyśmy wybierali zapach dla siebie, tylko że odpowiadamy na pytania odnośnie konkretnej osoby. No tak naprawdę my znamy swoją, czy żonę, czy dziewczynę, czy chłopaka, różnie to też bywa, więc w tym momencie odpowiadamy za niego i w tym momencie perfumiarz dobierze do tej osoby na podstawie budowy. Można też stworzyć zapach na podstawie danych składników, jeżeli wiemy, co nam się podoba, konkretnie podajemy 5 czy 6 nut, w tym momencie również podakłaże nam się paleta zapachów, które również będą nam odpowiadały. Jeżeli już klienci u nas kiedyś zakupowali dany zapach i wiedzą, jaki on był, można podejść, komputer również wybierze na inną okazję, słowo mi uciekło teraz. Po prostu inny. Kontrast można zrobić z danej na przykład okazji, nie danego zapachu, więc mamy wiele opcji, zawsze dla każdego coś znajdziemy. Nie ma zdarzały się reklamacje, że ktoś powiedział, to w ogóle nie pasowało. Nie mamy reklamacji, tak naprawdę nasza firma w 94% jest bardzo trafna. Dlaczego tylko w 94%? Ponieważ czasami są takie zapachy, z którymi ludzie baliby się poprzykać. Tak naprawdę jak zmieniamy styl ubioru, również musimy się do niego przyzwyczaić. Tak samo jest z zapachami. No musi człowiek się z tym obyć. Tak naprawdę zastanowić się, poprzykać sobie parę razy i dlatego te 6% nie mamy reklamacji. W tym kwestionariuszu pojawiają się jakieś takie pytania, na które ciężko uzyskać odpowiedź, jasną? W zależności z jakim klientem mamy tak naprawdę do czynienia, bo jeżeli klient jest bardziej konkretnym, to tutaj te pytania, one są tak naprawdę z życia codziennego, to są też dość banalne pytania, bo mamy na przykład pytanie, jeżeli chodzi o męską tutaj grupę, jaka twoja komórka powinna być, albo twój wymarzony środek transportu, to i wtedy się pojawiają odpowiedzi. Jeżeli chodzi tutaj o kobiety, to są pytania typu spieszysz się na ważne spotkania, tu nagle odpada ci obcas od buta, co robisz? Albo przystojny nieznajomy zaprasza cię na kawę, też co robisz? Więc tutaj, jeżeli osoba jest też bardzo otwarta i dość konkretna,
w swoim życiu, to te pytania nie sprawią trudności. A jeżeli osoba jest troszeczkę zagubiona, no to my też staramy się w tym momencie uzyskać taką osobę, znaczy uzyskać taką odpowiedź na zasadzie też krótkiej konwersacji. Mhm. My też tutaj podchodzimy do tego z uśmiechem, więc nie ma u nas stresu. Czasami też bardziej się stresujemy od klientów, ale mam nadzieję, że obsługa tutaj nasza jest profesjonalna, też konkretna, gdzie też umiemy takiej osobie pomóc w znalezieniu tak naprawdę swojej osobowości. Mhm. Ile czasu potrzebujecie na określenie idealnych perfum dla danej osoby? Ile czasu zajmuje cały proces? 10 sekund, tak? Jak zobaczymy klienta, już wiemy w głowie, jakie mamy zapachy tak naprawdę dobrać tej osoby. Wiadomo, że perfumerz dobierze swoje, które oczywiście zaprezentujemy i na pewno będą się też zgadzały. Ale czasami też dobierzemy coś od siebie, żeby faktycznie też pokazać, że też mamy tą wiedzę. Bo program programowi, ale też ważna jest wiedza naszych ludzi, którzy pracują na tym, żeby też rozładować tą atmosferę, ponieważ tak jak mówiła koleżanka, klient jest bardzo zestresowany, tym bardziej, że to jest mała powierzchnia, no i siedzimy tacy spięci, tak, nie wiemy, co to tak naprawdę jest, coś to nowego, no i my też musimy to w miarę dobrze przekazać. Rozumiem, czyli jeżeli pojawia się u Was 8 marca o godzinie 16, a o 16:30 jestem umówiony już na spotkanie ze swoją dziewczyną, dacie radę. Bez problemu. Jak najbardziej. Okej, bardzo dziękuję za te informacje. Drodzy Państwo, Marcin Wojtczak i Zuzanna Majke byli teraz naszymi gości. Perfum Bar, gdzie więcej informacji znajdziemy na temat Perfum Bar? Na stronie internetowej też jesteśmy na Facebooku, także zapraszamy serdecznie. Zapraszamy i do serdecznie. Zobaczenia. I na stoisko, zapraszamy. Do Galerii Malta. Dziękuję bardzo za informacje. Drodzy Państwo, to jest pewien sposób na łatwe wyjście z sytuacji. 8 marca mamy na pewno sporo problemów, czy kwiatek, czy perfum. Perfum to jest idealne rozwiązanie, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli Państwo mają jeszcze więcej pytań, więcej wątpliwości, to wystarczy wejść na ich stronę i tam wszystkie wątpliwości na pewno w mig zostaną rozwiane. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy trzeci, a my, drodzy Państwo, za chwilę o książkach. Widzę, że pan Andrzej Kawecki jest już w naszym studiu. Zostańcie z nami.